Nie chce mi się wstać do pracy. Witam Was w pierwszym odcinku z serii Vlogster. Od dziś właśnie będą codzienne filmy do świąt. Ja tak jak widzicie już wstałam rano i robię sobie śniadanie. Zrobiłam sobie zieloną herbatę w kubku z Zuzią. Tutaj mam bułkę i zrobię ją właśnie z takim serem śmietankowym. A zaraz tam pokażę Wam, która jest godzina. A jest już prawie 6 rano. Maja jeszcze śpi, ale wymieni jej wodę, tak jak zawsze rano. A śniadanie już zrobione i odezwę się do Was później. A teraz będę się malować. Jeszcze tutaj dopijam swoją herbatę. Tu mam oczywiście moje kosmetyki. I zaraz Wam też pokażę, która jest już godzina. I jest godzina 6:27. Zosia jeszcze śpi, ale już tutaj zostawię śniadanko dla niej. Bo jak wstanie, to na pewno sobie zje. No i daję troszeczkę kuleczek na śniadanie. A suchej karmy z Grit. Ona na obiad dostanie więcej, teraz na śniadanie dostanie tylko tak trochę. Może nawet mniej. I później dostanie jeszcze obiad. Ja już zaraz będę wychodzić z domu. Mam do pracy na 7:30. Idę już do pracy. Idę już do domu. Jestem już po pracy i wyszłam z Majką. A właśnie przed chwilą wróciłam do domu i jest u mnie moja mama, mój tata, właściwie wszyscy prawie są, jest też Sonieczka, bo ja już Wam mówiłam, że jak ja wychodzę do pracy, to właśnie Maja przez pół dnia zostaje sama, a później tam o godzinie, nie wiem, 11:30 czy tam, no tak mniej więcej, nie zawsze o tej samej porze, po prostu moja mama przychodzi tutaj na pół dnia, kiedy mnie nie ma i jest z Mają i wtedy też przyprowadza Sonię, bo żeby Sonia też nie była oczywiście w tym czasie sama, bo Sonia mieszka u mojej mamy. Ale Sonia u mnie będzie jeszcze tylko chwilę, bo potem moja mama idzie już do siebie. I oczywiście zabiera Sonię, więc... Sonia się tylko chciała się z Wami przywitać. Pokaż się, Sonia, żebyś była na Vlogsterze. W ogóle Maja jest bardzo zazdrosna osoba. Sonia, się nie szczekaj. Dziś na obiad mam pierogi ruskie. To jest kalendarz wielkanocny, który w weekend chyba robiłam. Ponieważ na Instagramie głosowaliście, że Wam zależy na tym, żeby był kalendarz wielkanocny na Vlogsterach, tak więc zrobiłam. Nie jest on jakiś fajny, jest ze smakołykami psimi, no ale mam nadzieję, że Maji będzie smakowało, tak więc zaraz otworzę sobie numer 1. Szukaj jedynki, szukaj. Gdzie jest numer 1? Tutaj jest jedynka, więc zaraz otworzę. Już my otwieramy. Ciasteczka Lelo Pec. Są dwa, więc pewnie jeden dałem dla Sonii, drugi dla Mai, ale Sonia już poszła, tak więc dam jej najwyżej wieczorem. Albo jutro dopiero, bo nie wiem kiedy będę się... Nie no, wieczorem chyba będę się z Sonią jeszcze widzieć. Więc który Maja wybierasz? Waniliowy czy czekoladowy? Zaraz jej damy wybór. Poczekajcie. Maja wybrała czekoladowy, jak oczywiście. A w ogóle od dzisiaj weszły nowe właśnie przepisy związane z różnymi ograniczeniami, no w związku oczywiście z koronawirusem.
dużo zmian w sklepach. Ja chyba do sklepu dopiero będę szła w piątek i planowałam iść i chyba będę musiała właśnie zmienić plan, do którego sklepu pójdę, bo nie wiem właśnie jak to będzie teraz wyglądało. Podobno jest tak, jak na przykład są 3 kasy w sklepach, to może przebywać w sklepie 9 osób, jak tam 5 kas to 15, więc różnie to będzie teraz pewnie wyglądało. No i też różne są właśnie ograniczenia w przemieszczaniu się. Ale no, na spacer chyba z psami nadal można oczywiście wyprowadzać psy. Wydaje mi się, że zawsze będzie można wyprowadzać psy. Z tym, że na przykład będą chyba zamknięte różne takie parki i tego typu rzeczy. Więc będzie mniej miejsc do spacerów, ale łąki chyba można normalnie chodzić, więc wydaje mi się, że będziemy mogły iść normalnie w weekend na spacer. Nie wiem, może jeszcze w piątek bym chciała iść z Majką. No i z Sonią. Więc zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało wszystko później. I też chyba w sklepach trzeba nosić rękawiczki, czy chyba czy sklep ma to zapewnić, tego już dokładnie tam nie doczytałam. A no i oczywiście duża zmiana na pewno dla osób, które nie mają 18 lat. Same nie mogą wychodzić bez opiekuna, no ale mnie to już nie dotyczy. Co ma Jusia? Jeżeli chodzi o moją pracę, to wiadomo, są tam w niej różne jakieś zmiany. Ale nie są to na tyle zmiany, żebym no, nie miała do niej nie chodzić, więc oczywiście pracować nadal będę. Tak, Majeczka, nadal muszę chodzić do pracy. Ja teraz z Majką się tutaj bawię. Przyciągamy pluszaka, tak? Kto z nas wygra? Dobra, wygrałaś. Maja aktualnie układa, robi sobie właściwie miejsce w swoim tipi. Co tak, Majeczka, tam kopałaś? Jeżeli w ogóle nie widzieliście jeszcze mojego filmiku o recenzji tego tipi, to też Was zapraszam, bo jest to chyba któryś z kolei filmik, więc możecie sobie zajrzeć na kanał, na któryś z ostatnich filmików, to tam go znajdziecie. I też tutaj wyświetli Wam się właśnie kod promocyjny, którego jeżeli kupowalibyście to tipi, to no to jeżeli wpiszecie ten kod, to będzie on taniej. Tak więc link też Wam zostawię jeszcze w opisie albo w komentarzu. A Maja naprawdę bardzo lubi tutaj sobie leżeć. Zuzia wstała, ponieważ ona rano wstała i zjadła śniadanie, kiedy mnie nie było, bo jej na rano właśnie włożyłam. I znowu sobie spała i teraz jeszcze wstała. Więc tutaj położyłam na kanapie. Maja się tam do drzwi dobija, bo ona jest strasznie zazdrosna, jak tylko czuję, że ja Zuzię wejmę. Zaraz muszę Majce otworzyć. Mówiłam Wam, jaka z niej zazdrośnica. Jak tylko Majkę wpuściłam, to tutaj przyszła. Zobaczcie, jak się patrzy z tej perspektywy, to wygląda, jakby Zuzia była większa od Majki. Ale no nie jest może aż tak. Maja zazdrości sobie łapki gryzie. Co, Majeczko, czemu jesteś taka zazdrosna? No i na nią już taka. No co tu chcesz? A Zuzia zmierza w stronę Maja. Majeczka, a tak to marderz ogonkiem. To co, cieszysz się czy złościsz? Znaczy jak się przygląda Zuzi. No dobrze, chyba wezmę Zuzię z powrotem do jej mieszkanka, żeby się dziewczyny na siebie nie złościły. Tak, bo Majka zaraz narzutę całą rozwali. Tak, Maja, wszyscy już widzowie wiedzą, jaka jesteś zazdrosna. Wszyscy. Maja ucieka. Bała się, że ją chyba Zuzia ugryzie. Maja teraz dostanie swój obiad. Oczywiście ona się już tutaj cieszy. A dzisiaj dostanie po prostu suchą karmę. Zaczynam właśnie dzisiaj oglądać nowy serial, pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Oczywiście jak już obejrzę, to Wam powiem właśnie, czy mi się spodobał.
Jest to ten serial o zombie, więc no nie każdemu może przypaść do gustu. Ja też nie wiem właśnie, czy mi oczywiście przypadnie, ale zobaczę. A tutaj do oglądania zrobiłam sobie też popcorn. I w sumie to moja właśnie będzie kolacja. Więc pewnie obejrzę jeden odcinek, bo drugiego to raczej mi się pewnie nie uda, bo jeszcze dzisiaj w ogóle oglądam Chirurgów. Nie wiem, czy znacie ten serial i czy oglądacie. Na Foxie on leci. I ja oglądam właśnie Chirurgów dzisiaj, ale one no są później, więc to jeszcze. Jeszcze przed właśnie chirurgami będę musiała make-up wprowadzić. Ale na razie biorę się za oglądanie. Maja ogląda ze mną, ponieważ Maja lubi oglądać horrory. Nie, no tak naprawdę ona nie ogląda, ona w ogóle nie, nawet na to nie patrzy, ją nie interesuje w sumie telewizja. Więc powiedz Maja, jaka jest prawdziwa przyczyna, że tutaj przyszłaś do mnie. I nie udawaj teraz słodziaka, że przyszłaś się przytulić. No właśnie, powiedz tak naprawdę, bo już teraz odwróciłeś się, więc widać, o co ci chodziło. Więc zdradzę wam, dlaczego Maja tak naprawdę przyszła oglądać ze mną ten film, który wam pokazałam, The Walking Dead, jeśli dobrze to przeczytałam, to oczywiście dla popcornu, ponieważ miałam nadzieję, że jej coś tam dam. Więc dlatego tak naprawdę przyszła. Ja już się przed chwilą umyłam i niedługo będę szła spać. Wcześniej jeszcze oglądałam Chirurgów, Majka też już była na dworze, wysikała się. I teraz będziemy szły spać. Tylko zanim ja się położyłam, to jak widać, Majeczka się już pierwsza położyła, ułożyła się tutaj do spania. I co, Maja, będziesz spała w tym miejscu? Bo nie wiem, gdzie ja będę w takim razie. Tak, Majusia? Więc oczywiście dobranoc i wam życzę miłych snów, chociaż nie wiem, kiedy wy oglądacie ten odcinek i kiedy jego dokładnie wstawię. Majeczka, w coś tam tak patrzysz? Mówisz dobranoc swoim widzom? Chyba nie, Majeczka jest tam czymś zajęta. Jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogstarach, czyli jutro już.